Przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, a w Radiu Wnet w studio same zmiany, bo zmiana na fotelu realizatora. Franek Żyła ustąpił miejsca, przyszedł Mateusz Jerzewski i przyszedł również kolejny gość w charakterystycznej czerwonej czapce z białym napisem Make America Great Again. Mogą się Państwo domyślać, kto to jest. Oczywiście Adam Becker, przedsiębiorca, youtuber, obserwator życia politycznego USA. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy dobrze przedstawiłem, bo jeszcze można powiedzieć coach. Nie, no to nie, to jest o, może pisarz. Wydałem książkę. No właśnie, wydał pan książkę i jeszcze nagrał audiobooka. Tak. Człowiek orkiestra. Tak, i sam wydałem tą książkę. No cóż. Założyłem wydawnictwo też, także i sam ją sprzedaję. Chciałem powiedzieć. Dobrze, a jak idzie sprzedaż? Powiedzmy tak. Satysfakcjonująco, aczkolwiek mogłoby być lepiej, ale ja nie robiłem żadnej akcji marketingowej do tej pory, także spokojnie, jeszcze na to przyjdzie czas. Satysfakcjonująco, ale mogło być lepiej, to brzmi trochę jak sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych, niebawem listopad, w listopadzie, jak zapowiada były prezydent Donald Trump, ma zostać uruchomiony nowy portal społecznościowy nazwanego True Social, a także platforma streamingowa, ma to być konkurencja dla Twittera, dla Facebooka i dla YouTube'a, jak wiemy. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został zbanowany na Facebooku, permanentnie na Twitterze. Pamiętam, że wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat na antenie Radia Wnet, aż powiedział koniec, muszę zrobić swoje własne sociale, że tak to określę. Co więcej wiemy? Znaczy, to jest niezbędne. Szkoda, że tak późno, bo mógł to zrobić trzy lata temu. Naprawdę miałby większe możliwości, także pewnie większe możliwości finansowe, ale lepiej teraz niż w ogóle. To jest niezbędne. Widać, że coś się dzieje, ponieważ Facebook już się zmienia w tej chwili, prawda, od chyba przyszłego tygodnia, albo będziemy mieli już, nie będziemy mieli Facebooka, tylko jak to się nazywa? Facebook będzie się nazywał Facebookiem, tylko chodzi jakby o coś, co będzie wyżej. Aha, chodzi o całą szerszą rzeczywistość. Rzeczywistość 3D i tak dalej, jakieś tam różne dziwne rzeczy mają być. Tak, ale to jest niezbędne, dlatego że, proszę Państwa, no dzieją się rzeczy... Meta, tak się nazywać będzie firma, bo chodzi o jakieś meta doświadczenie, czyli połączenie wielu rzeczy, czyli już życie w wirtualu. W życiu wirtualu od dawna już przecież Zuckerberg wprowadza, chociaż jakoś to troszkę stanęło, projekt Libra, kryptowaluty Libra. No widać, że ewidentnie chcą zawłaszczyć nasze życia i nasz świat używając kolokwializmu, za friko po prostu. Za wirtualne pieniądze, których nie ma, które sami wytwarzają, chcą kupić nas i naszą wolność i nasze realne dobra, prawda? My się na to zgadzamy. A my się niestety na to zgadzamy. Wprawdzie mało kto czyta regulamin, ale tam jest wszystko konkretnie napisane. Każda rzecz, każda treść, którą wrzucimy, napiszemy łącznie z naszymi zdjęciami na Facebooku, no cóż, nie są nasze. Dokładnie tak. Ja jeszcze chciałem tylko sprostować, ponieważ tak, no dzisiaj mam czapkę Make America Great Again. Na ogół na kanale używam w tej chwili MAGA, czyli no, ale który ja rozwijam ten skrót jako Make Anything Great Again. Uczymy każdą rzecz znowuż wielką, czyli wróćmy do korzeni, wróćmy do takiego życia, jakie kiedyś prowadziliśmy, odbierzmy to, co nam zabrali, i czego chcą nam zabrać jeszcze więcej. To jest jedno podejście, a Zuckerberg mógłby powiedzieć, właściciel i szef Facebooka, że właśnie ta nowa rzeczywistość jest tym czymś, do czego powinniśmy dążyć. No zdecydowanie nie. To znaczy, my musimy się cofnąć, myślę, świat jako taki, ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale powinniśmy się cofnąć do momentu, kiedy zrezygnowano z parytetu złota, bo to był tak naprawdę moment przełomowy. Można było zacząć drukować każdą ilość pieniędzy, ten, kto miał dostęp do drukarek, czyli rządy mogły drukować każdą ilość pieniędzy, a później poszło to dalej, czyli ten, kto ma końcówkę komputera, może wydrukować każdą ilość zer przed przecinkiem, pieniędzy, których nawet nie ma w realnym obrocie, bo gdyby chciał je wydrukować, to chyba by drzew zabrakło na planecie Ziemia w tej chwili, żeby pokryć tą ilość waluty, która gdzieś tam krąży w internecie. To są niesamowite rzeczy, bo ludzie zadłużają, sprzedają domy, sprzedają ziemię, kupując kryptowalutę, nie zdając sobie sprawy prawdopodobnie z tego, że jak ktoś odetnie internet, a w przypadku wojny internet będzie pierwszą rzeczą, która padnie, to nie będą mieli nic.
nie będą mieli nic, bo nie ma internetu, nie ma kryptowaluty. Czyli są złote monety chowane po kieszeniach? Tak, 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 zdecydowanie tak. Po kieszeniach? Ma pan w kieszeni złotą monetę? Nie, nie mam. Pewnie zakopane w ziemi, ale już nie będziemy dopytywać, gdzie. W takim razie tak, odłączenie internetu, no dobrze, ale wróćmy do mediów, które chce stworzyć Trump. On powiedział, że trzeba stworzyć alternatywę, trzeba stworzyć prawdziwie wolną alternatywę. Oczywiście Facebook, Twitter, kiedy były tworzone, też wszyscy mówili, nie będzie moderacji, tylko w granicach prawa, to jest prawdziwie wolna platforma. Teraz słyszymy to od Trumpa. No, zauważmy, że w Trumpie to zresztą wypominał, że oni wykorzystali ustawę, którą rząd wprowadził, o tym, że nie podlegają kontroli. Ale oni wykorzystują teraz tą swoją wolność do kontrolowania nas. Czyli po prostu skorzystali na tym, że im dano pełną wolność, a w zamian za to kontrolują ludzi, którzy tak naprawdę są no, wyborcami, prawda, którzy wybierają polityków. Czyli postawili się nad rządami, nad ludźmi. No 95% mediów jest kontrolowanych przez te główne media. Twitter, Facebook, YouTube, Google, prawda? No to jest 95%, czyli żaden przekaz, którego oni nie chcą tak naprawdę przesłać dalej, no nie przebije się. No, pan funkcjonuje w tych mediach, no, tak, i ale przekaz się przebija, no, rozumiem. Tak, ale to jest, ale to umówmy się, że jak, nie wiem, były marsze w Warszawie, które tam organizowano w związku z tak zwaną pandemią, no to ile? 3-4 tysiące osób na maksa, niedawno 1000 osób, Konfederacja. To nie są te zasięgi. To nie są te zasięgi. No, niestety, gdyby Newsweek ogłosił, myślę, z Radiem Z i z Gazetą Wyborczą jakąś akcję, potrąży się pani Lampard, by się mogła podpiąć, no to byłoby pewnie kilkadziesiąt tysięcy osób co najmniej. Więc to nie są te zasięgi. Okej, dobrze, że jesteśmy, że możemy cokolwiek powiedzieć, ale to w dalszym ciągu jest wszystko za mało. Natomiast Trump powinien zrobić, według mnie, jedną ważną rzecz, którą na przykład robi we Francji, zaczyna robić, przynajmniej obiecuje, Marion Cotillard, to jest siostrzenica Marie Le Pen. Chyba nie Cotillard, przepraszam, to aktorka, bo ja nie pamiętam, jak ona się w tej chwili nazywa. Siostrzenica w każdym razie Marie Le Pen, która z nią kiedyś razem pracowała, odeszła. Ona tworzy szkolnictwo, edukację prawicową. Czyli tworzy uniwersytet, na którym będą przekazywane prawicowe wartości. Chrześcijańskie i republikańskie i tak dalej, i tak dalej. I to jest ważne. Ponieważ co z tego, że my będziemy mieli nawet media, jeżeli nie będziemy wychowywali ludzi? No tak, ale z drugiej strony Trump mówi o wolnych mediach, w których jest miejsce dla każdego. Nie mówi o prawicowych mediach, nie mówi o trumpowych mediach. Mówi o miejscu wymiany myśli i informacji dla każdego. Czy to się tak nie skończy? Jednak będzie promowana jedna bądź druga strona. Domyślamy się, która. Myślę, że to się tak nie skończy. Ja po prostu świat jest, no jest dychotomia w tej chwili. Tak, tak, nie, białe, czarne i koniec. No, my daliśmy się w pewnym momencie uwieść, no nawet prawica polska, prawda, dała się uwieść temu, że no, nie możemy po prostu zachowywać się nieobliczalnie, nie możemy po prostu, powinniśmy tolerować. No okazało się, że kiedy my zaczęliśmy tolerować, to nas przestano tolerować i teraz my jesteśmy w okopach Świętej Trójcy. Zygmunt Krasiński się kłania, Nieboska Komedia, więc lub Witkacy, prawda, tam możemy do tego dojść. To było wszystko zapowiedziane przez to, że wszystkie rzeczy się działy bardzo, bardzo dawno temu już. Kompletnie, ja jestem z wykształcenia niedouczonym historykiem i przecież historia się powtarza, jest cykliczna. Tak samo jak nie ma szans, żeby Unia Europejska przetrwała, bo żaden związek tego typu nie przetrwał. No ona może trwać 40, 50, 60 lat, ale nie sądzę, żeby trwała więcej, bo to są wszystko rzeczy, które są no, skazane na rozpad. Państwa narodowe mają rację bytów i tutaj chwała Trumpowi za to, że jakby zaczął budzić ducha amerykańskiego. Ale nie tylko amerykańskiego, bo przecież ja nigdy nie zapomnę przemówienia na Placu Krasińskich Trumpa z okazji Powstania Warszawskiego. No pierwszy polityk, i to tej rangi, który docenił Polaków. Ja wiem, że to było marketingowe, ale było. No, wiedział, jak chwytało mówić za serce. Wiedział, było, jak mówić, prawda, do swoich odbiorców. Teraz mówi, dam wam wolność w internecie, stworzę prawdziwie wolne media. Trump raczej do biednych ludzi nie należy. A skąd bierze pieniądze? Czy to są tylko jego własne środki? Nie, Trump ma bardzo dużą zdolność zbierania pieniędzy. Po prostu w tej chwili już republikanie, ponieważ no wiadomo, że
Ja jeszcze może wrócę do wyborów. No dlaczego według mnie, bo dzisiaj patrzymy na to inaczej, to z perspektywy roku inaczej się patrzy na to, co się wydarzyło. Według mnie Trump przegrał dlatego, znaczy on nie przegrał tak naprawdę, ale nie jest prezydentem dlatego, że zaufał zbyt wielu ludziom ze swojego otoczenia, którzy go ewidentnie zdradzili, prawda? No między innymi... A on z kolei mówi, że wybory zostały ukradzione, że zostały oszukane, ale z drugiej strony gratulował Bidenowi po wyborze. No to albo gratulujemy i jesteśmy konsekwentni, albo mówimy, że tych wyborów nie było, były nieprawdziwe, były oszukane. No, one ewidentnie były oszukane, dlatego że nawet wczoraj dostałem taki mail ze Stanów i nawet w tej chwili już 20% demokratów przyznaje, że wszystko wskazuje na to, że wybory 2020 były wyborami ukradzionymi. A to jakieś badanie było? Czy... Tak. Był sondaż opinii publicznej. Taki w miarę poważny. Natomiast no, 80% republikanów i 20% demokratów. No to jest bardzo duży wzrost, bo w styczniu tego roku to chyba 3% demokratów tylko mówiło, że coś było nie tak. No dzisiaj jest 20, 36% nie jest pewnych, też demokratów, czyli no skłaniają, no ale jak się temu dziwić, no skoro benzyna w Kalifornii wczoraj dostałem 7,96, a za Trumpa była $1.60, $1.80, prawda? No to czterokrotny czy pięciokrotny wzrost cen paliwa w tej chwili. No ale ropa podrożała. No ropa, ale dlaczego podrożała? No podrożała dlatego, że zamknął rurociąg z Kanady, prawda? No dlatego podróżowała. No podróżowała dlatego, że on w pierwszym tygodniu swojego urzędowania przeznaczył olbrzymie środki na przemysł zbrojeniowy, czyli no zasilił jakimiś gigantycznymi pieniędzmi firmy współpracujące z Pentagonem. No i jednocześnie zabrał 100 tysięcy ludzi, straciło pracę w ciągu pierwszego tygodnia jego urzędowania. No na granicy z Kanadą nie chciano przepuszczać samochodów amerykańskich, no bo 17 tysięcy Kanadyjczyków straciło pracę w ciągu jednego dnia. No, to nie są, jeżeli ideologia chce pokonać ekonomię taką racjonalną, no to prędzej czy później musi przegrać, a przecież wzrost koszt cen paliwa no, pociąga wszystko, wzrost cen wszystkich. Inflacja jest po prostu olbrzymia w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, no tu się ktoś ze mną... I nadal drukuje się na potęgę. Drukuje się na potęgę, ale jest brak dóbr, no brak samochodów, no parkingi przy salonach samochodowych są puste, są używane samochody albo tam, gdzie stało kiedyś 300 samochodów, dzisiaj stoi 30. No. Przerwy w dostawach. Uzależniliśmy się niestety od Chin. Cały świat się uzależnił, prawda? Kiedy przecież prosta sprawa, kiedy zaczęła się tak zwana pandemia w zeszłym roku, to w Europie nie można było produkować tych żelów antybakteryjnych, bo podstawowy składnik tego był produkowany już tylko w Chinach, bo Europie się tego nie opłacało produkować. Bardzo tani zresztą. To uruchomienie. Wydaje się, że świat pobrał naukę z tych wydarzeń. Wydaje się, Intel że tak. Chce w Europie inwestować, może w Polsce budować fabrykę procesorów. Kolejne firmy chcą skracać łańcuchy dostaw, przenosić produkcję do Stanów, jak chciał Trump, i do Europy, ale wróćmy do Donalda Trumpa. Zapowiada wstępnie, że chce kandydować w wyborach. Tak, ja jednak myślę, że nie będzie kandydował. On zapowiada, że będzie kandydował. Znaczy on tak mówi, że no, nie mówi, że nie. No, jakby to nie jest takie jednoznaczne. Natomiast wydaje mi się, że on się naprawdę powinien zająć tym, żeby jakby oczyścić partię republikańską, bo ma w tej chwili naprawdę super sytuację, bo w zasadzie wszyscy ci, którzy są mu przeciwni, którzy doprowadzili też do jego przegranej, wbijając mu nóż w plecy, po prostu no, tracą poparcie ci, którzy jakby reklamują się, to tak jak kiedyś z Wałęsą, prawda, jak był Komitet Obywatelski Wałęsy i wszyscy ci, którzy mieli zdjęcie z Wałęsą, wygrywali wybory, ci, którzy nie mieli, przegrywali. Trochę tak pewnie będzie, więc on musi wyczyścić partię republikańską. Wydaje mi się, że naprawdę DeSantis byłby w tej chwili chyba na dzisiaj najsensowniejszą kandydaturą. Jest młody, rzutki, energiczny, bardzo prawicowy. No wydaje mi się, a jednocześnie rozsądny. Nie jest odpalony po prostu, jak to używając. Chociaż niektóre środowiska mogłyby powiedzieć, że jest dosyć skrajny w niektórych poglądach. Dotyczących pandemii, koronawirusa. No to ale to ja mam takie same. Wybiera się pan do Stanów niebawem. Tak, znaczy nie, niebawem, za rok. Wybieram się za rok. Za rok mam zaproszenie do udziału jako wolontariusz w kampanii wyborczej kandydata na republikańskiego w stanie, gdzie od 60 lat żaden republikanin nie wygrał, więc będzie ciężkie wyzwanie, ale bardzo chciałbym
przeżyć to doświadczenie, nauczyć się czegoś i wykorzystać to później w Polsce. No, taka trzymiesięczna praca przy kampanii wyborczej może być bardzo, bardzo ciekawą rzeczą. Wykorzystać to w Polsce? To jest jakaś zapowiedź stworzenia ruchu politycznego? Ja już zapowiadałem, że zakładam partię, tak. Tak. Jak będzie się nazywać? Miała się początkowo nazywać ruch 10 kwietnia. Nawet była taka, ale ktoś mi, puściłem filmik i ktoś mi zablokował z Cypru, zablokował mi nazwę partii na to najpierw trzeba zarejestrować, no tak, a potem tak, dopiero tak, ogłaszać. Tak, tak, tak. Zrobiłem błąd. Na razie jeszcze nie powiem. No i z tym, że jest pewna sprawa. Ja absolutnie nie mam zamiaru być czynnym politykiem. Znaczy czynnym takim, żeby... Ja po prostu chciałbym, jeżeli Pan Bóg pozwoli oczywiście, bo to ja tylko... Ktoś mnie zapytał, Adam, masz struktury? Ja mówię, nie mam. Masz pieniądze? Nie mam. Tak to zrobisz? Ja mówię, ja się wielokrotnie w moim życiu przekonałem, że jeżeli mam pieniądze, a nie mam za sobą Pana Boga, to i tak nic nie osiągam. A jeżeli nie mam pieniędzy, a Pan Bóg jest za mną i jakby błogosławi temu, co ja robię, to... osiągam to, o czym mi się nawet nie marzyło, że mogę osiągnąć. Ale iść do polityki, żeby nie być politykiem, to brzmi jak Paweł Kukiz. Może trochę tak. Ja nie chcę, ponieważ w związku z moją przeszłością ja nie chcę, żeby ktokolwiek uważał, że ja się chcę chować za jakimś immunitetem i tak dalej. Nie. Ja po prostu chciałbym stworzyć ruch ludzi myślących, którzy nie zgadzają się na to, co jest w tej chwili. Ja mogę współpracować z każdym pod warunkiem, że to nie będzie Lewica, Platforma Obywatelska i no to parę już wykluczyliśmy. Tak, ale wszyscy na prawicy jak najbardziej. My musimy w końcu się naprawdę... zjednoczyć. No, wiele rzeczy mi się... No, gdyby była partia, pod której postulatami mógłbym się podpisać jednoznacznie, to bym to na pewno zrobił. Ale w tej chwili niestety nie ma. No, naprawdę nie ma. Konfederacja ma bardzo wiele sensownych pomysłów, na przykład bon oświatowy, ale jest kilka rzeczy, które mi się tam nie podobają. Oczywiście to nie znaczy, że ta moja partia tak naprawdę powstanie, ale to chciałbym, jeżeli... No, ktoś mi napisał, z czego był ten pomysł, ktoś mi napisał, tak mówi, Adam, wychodzi na to, że wszyscy mają na polityków w Polsce jakieś haki i w odpowiednim momencie je wyciągają i później uzyskują swoje. Ponieważ ty powiedziałeś sobie wszystko, no to na ciebie nikt nie ma żadnych haków, więc może wejść do polityki. Ponieważ no nie macie czym zaszantażować, prawda? No jesteś przezroczysty, może nie prosty, ale i nie całkiem w porządku, ale przynajmniej jesteś przejrzysty. No. Ale nie chciałbym uniknąć oceny takiej, że robię coś dla profitów, dla pieniędzy i tak dalej. Ja potrafię zarabiać pieniądze. Naprawdę nie muszę być w polityce z tego powodu. Donald Trump też nie musiał. Trump, ale on też miał misję. On też w pewnym momencie, jak posłuchamy tego, co Trump mówił 30 lat wcześniej, to było bardzo tożsame. To nie jest tak, że on sobie wymyślił te swoje poglądy. On 30 lat wcześniej mówił i w końcu powiedział tak, głosowałem na tego, bo chciałbym, żeby zrobili to i to, ale nikt nie zrobił, no więc w końcu do cholery to może ja to zrobię. I powiem tak, ja przed prezydenturą Trumpa uważałem, że świat czeka krwawa rewolucja. No bo świat już szedł w takim kierunku, że wydawało się, że naprawdę trzeba będzie kosy na sztorm postawić. Później pojawił się Donald Trump i nabrałem nadziei, że może politycznie się da to zmienić. No okazało się, że siły zła są przemożne, ale... A historia lubi się powtarzać, jak już ustaliliśmy. A historia lubi się powtarzać, więc ja myślę, że to będzie bardzo ważny rok. Jeżeli uda się Republikanom przejąć Senat i Izbę Niższą, no to w tym momencie Biden będzie, czy Harris, obojętnie kto tam będzie, wtedy będzie całkowicie, będą zablokowani. Nic nie będą mogli zrobić przez następny rok i wtedy jest szansa na to, żeby rzeczywiście Republikanie odbili jeszcze prezydenturę i no wtedy może zaczniemy zmieniać świat. No dlaczego ktoś mi mówi, jesteś w Polsce, czemu ty się interesujesz tak Stanami Zjednoczonymi? No, z bardzo prostej przyczyny. No niestety akurat dla naszego kraju ważniejszy jest wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych niż wybór prezydenta Polski, no ponieważ prezydent Polski nie ma żadnych realnych uprawnień, prawda? No to jest taka trochę, tak jak ktoś kiedyś powiedział, niestety strażnik Żyrandola. Przy całej mojej sympatii dla pana prezydenta, to no cóż on może zrobić? No kompletnie nic, no funkcja reprezentacyjna. Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych może zmienić świat i może zmienić także Polskę. Zresztą zaczął to robić.
To prawda, tu postawimy trzy kropki. Adam Becker, przedsiębiorca, youtuber, obserwator życia politycznego USA, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.